Witam Państwa serdecznie w moim vlogu, który zacznę od tego, że jest paskudna pogoda. Mój znajomy otwiera miejsce pod tytułem Syta Buła, czyli Czarek. I jadę tam zobaczyć, jak to się, co tam się wyprawia, bo ostatnio był dzień, w którym były tam jakieś tam promocje i degustacje i w ogóle wszystko. Jadę w normalny dzień, ponieważ wtedy za nie mogłem. Jo. No byliśmy słuchaj u Czarka już kurde na degustacji tydzień temu, zanim otworzył lokal. No. Więc w zasadzie na podstawie degustacji to mogę powiedzieć, że kebab jest w tej chwili już number one, jeśli chodzi o Kielce, jeśli chodzi o smak tego wszystkiego. Czy bo pewnie, słuchaj, no gdzieś tutaj to menu było, to menu można wkleić, ja na pewno nie będę się wypowiadał na temat całego menu, bo jak dopóki nie zjem wszystkiego, to wiesz, też nie będę czekał. Kiedy się czeka? Zamówiliście mi? No nie, bo jeszcze mnie nie zamówiliście. Jak tam kamel przed walką? Oszukał mnie. Nie oszukał, jak cię oszukał? Trzy razy trzy, a jest trzy razy półtora. Motor w górę dzisiaj będę wjeżdżał. Co? Widzisz, cebula czerwona z wietruszką, pomidor. Co daje naprawdę fajnie. No, cytryna ukropiona, tak, widziałem go. Cytrynki bez orzeźwienia, no nie da się, także... Tak, kropiona cytryna. To... Połączenie uważam, że jest naprawdę bardzo w porządku, zapraszam. Dobra. Cytryna robi robotę. Tak? No. No to nie jest taki kebab, kurwa, że jak się najebiesz, a cham na głodzie, żebyś przyszedł i pierdolił, co? To naprawdę taki sympatyczny. A bułki dobrze wypieczone? No. Nasze, dla kasowskie. Dobra, dobrze pieczesz bułę. I pamiętaj, tylko kamelowe. Plan na końcu jest taki, żeby pierwszą rundę mu oddać, żeby go podpuścić, wypuścić jak młodego. A w drugiej, trzeciej, kurwa, akcja łeb. Druga akcja, łeb, kicha, łeb i kichy, nie? Cały czas go na kicha nawalisz, nie, tak? Nie, no łeb. Żeby mu spadł ten głupi posyłek. Ruby przekupił kebabem, żeby go nie bić. Zajebista. No i smaczna, bardzo. I dla mnie to petarda, nie? Przyszedłeś na walkę, Adriana? Ty też ma to już przy... Roxu kontra kamer! Świnio, jak przegrasz, to putujesz przez tydzień cały klub. I takie belki mają świecić... On się do roboty nadaje tak samo jak na gama. On będzie ring futzował, bo kebab ja wkrywa na otrym to. Koksu! No? Masz się bić. No przecież się będę bił, kurwa, nie będzie, bo co mi takie rzeczy bić, kurwa. Bo ja się boję, że uciekł. A ja uciekł. Słuchajcie, ej, chodźcie, ej. Chodźcie wszyscy. To było jak krótki sen. Kochałem tak tylko raz. Chodziliśmy pośród drzew. Ja chciałem dać ci cały świat. Adriana cały czas trenuje rozgrzewać. Ale ja czempion nic, czempion nic. Czempion nie musi się rozgrywać. Zaraz się. Ale pierwiastuj razem, chyba obrazu.
Bardzo wyrównana, choć Adrian się bardziej zmęczył, no ale obydwaj
i mają taki sam poziom. Gratuluję. Czyli żaden, ale kurwa, próbujemy. Powiem wam tak, Koksu jako przegrał, miał czyścić salę treningową, kible i wszystko, ale że dał mega fajną walkę, dobry sparing i w ogóle, daruję mu to. Ale jest mistrzem berła przez tydzień, dla mnie nie sprzątaj nic. Mistrzu berła!